w ogóle po tobie nie słychać, że jesteś Ślązakiem. No bo ja większość swojego życia żyję tutaj w Warszawie, więc ja już po części jestem też już warszawiakiem. Okej, no ale tak jak ja, takim bym powiedział troszkę przyjezdnym. Absolutnie przyjezdnym. No ja przyjechałem mając kilka miesięcy. No nie, ja przyjechałem już będąc dorosłym człowiekiem, mając 18,5 roku okay. I od tamtej pory tu siedzę i uwielbiam to miasto i wiem może, że teraz części takich richtig hanysów się narażę, ale ja po prostu jestem też częścią tego miasta w pewien sposób i to sobie bardzo cenię. Jak... Ale kiedy ostatnio powiedziałeś do kogoś, ty paciuloku? Wiesz co... Paciuloku, czyli? Parę miesięcy temu na siłowni pewien pan nazywał mnie ciulem, bo usiadłem na coś tam, jakiś przypadek, coś nie, coś. Schyliłem się i usiadłem w momencie, kiedy on już podstawiał tu swój ręcznik, zaznaczał teren. Ja nawet nie zauważyłem, bo się schyliłem po skarpetę i usłyszałem, że jestem ciulem. Więc się odwróciłem do niego i po śląsku grzecznie go spytałem, czy on wie, co to w ogóle znaczy słowo ciul, albo czy jest ze Śląska. Na co pan mi odpowiedział, że nie jest ze Śląska, więc mu wytłumaczyłem znowu po śląsku, żeby grzecznie to zrobiłem. Słowo ciul jest bardzo radykalne. Zwłaszcza na Śląsku. Ta. Kiedyś za ciula dostawało się w mordę. Dzisiaj w języku polskim słowo ciul stało się tak ogólnodostępne. Oferma trochę. Oferma cia majda pierdoła. Natomiast no, na Śląsku nie do końca to oznacza. Jeżeli ktoś mi mówi w moim języku, że ja jestem ciulem, no to musi się jednak liczyć z tym, że stanę. Ale powiedz mi, miałeś ochotę go drzisnąć? Nie, nie. Drzisnąłeś go? Nie, dał mu ino pozór, żebym ino powiedział, że tak nie można, nie? Do Hanysa go dać. A często mówisz na przykład do twojej żony, zdejmuj ten cycynhalder? Ostatnie. Ostatnio, że powiedział, że co by żopaska ściągnęła, nie? To się tam sprawdź później. Kogo zdjęła? W glosariuszu swoim sobie sprawdź.